Cześć. Parę dni temu wybrałem się na wystawę roślin mięsożernych. Roślin mięsożernych i storczyków. Była w Poznaniu na stadionie Lecha, i najpierw powiem Wam kilka słów o samych wrażeniach z wystawy, o jej organizacji, co i jak. Krótko mówiąc, jestem zachwycony. Naprawdę warto było iść. Jeżeli będzie gdzieś blisko Was, gdzieś blisko Waszego miasta, yy, naprawdę idźcie. Widać było, że ktoś, kto zajął się organizacją tego, zna się na rzeczy, że robił to fachowiec. Wszystko było przemyślane, wszystko było pokazane tak, jak powinno być. Naprawdę robiło wrażenie. Sorry za jakość nagrania, no bo wszystko jest nagrywane z ręki, więc czasami gdzieś tam ta ręka zadrży, czasami telefon straci nieco, nie zdąży nieco wyostrzyć ostrość na, na jakiejś tam roślinie, na jakimś ujęciu, ale mimo wszystko spójrzcie, jakie cuda tutaj były, jakie to jest piękne wszystko, jaki ten świat roślin, tych dziwnych przecież mięsożernych roślin, ale też świat tych niesamowitych storczyków, pięknych storczyków, zobaczcie, jaki jest niesamowity, jak warto się trochę zainteresować tym, trochę zagłębić w ten temat. Naprawdę to są cuda natury. Fajne było to, że z każdej strony można było dojść, obejrzeć te rośliny. No wręcz, nie mówię dotknąć, ale no zajrzeć do środka, nachylić się tam. Wszędzie był dostęp. Była też taka jakby strefa multimedialna, strefa dla dzieci, gdzie można mogły się. Nie tylko dzieci. Ja też się dużo ciekawych rzeczy tam dowiedziałem. Też prezentowali to, omawiali to fachowcy, ludzie, którzy nie czytali z kartki mówili z głowy i naprawdę widać było że mają ogromną wiedzę na ten temat z kolei po przejściu już całego tego terenu wystawowego nazwijmy to była taka strefa kupującego no jeżeli spodobały wam się rośliny spodobały się zwiedzającym rośliny Yy, storczyki czy te rośliny mięsożerne, yy, wszystkie te rośliny można było, te gatunki można było kupić pójść tam na, na samym końcu, powiedzmy, i kupić. Yy, ceny normalne, bez yy, jakiegoś tam kosmosu normalne ceny tak jakbym kupował storczyka w kwiaciarni a naprawdę były piękne no, mega piękne. I wybór mniejsze, duże, oczywiście no za odpowiednią cenę. Także świetnie zorganizowane, świetnie podzielone, tak żeby na tych stoiskach wystawowych nie było handlu. Bo to przeszkadza, bo jeżeli jest ekspozycja roślin, a jednocześnie w tym samym miejscu ktoś te rośliny sprzedaje, nigdy to nie będzie fajne. Zawsze jedno drugiemu będzie przeszkadzać, będzie kolidować. Tutaj było to rozwiązane świetnie. E, dobra, to może teraz tak to moje wrażenia były, a teraz tak e, takie trochę ciekawostki na temat e, tych cudów e, natury, które tu widzicie. Czyli na przykład roślin mięsożernych i storczyków. E, jeśli chodzi o rośliny mięsożerne, to pod tym pojęciem obecnie oficjalnie kryje się ponad 700 gatunków. Botanicznie należą one do 11 rodzin i 19 rodzajów. Ale aby roślina została zakwalifikowana jako mięsożerna, musi mieć następujące zdolności: czyli musi mieć możliwość chwytania żywych istot z królestwa zwierząt no, czyli mięsa, czy to owadów, czy to ślimaków, czy pajęczaków, a nawet małych ssaków. Drugi warunek to musi mieć możliwość ich przynajmniej częściowego rozbicia za pomocą enzymów wytwarzanych przez roślinę lub bakterie. I trzecia, trzeci warunek musi mieć możliwość przyswajania pierwiastków powstałych w wyniku tego rozkładu dla celów żywieniowych. I te zdolności są nierozłączne muszą by występować razem, bo na przykład jeżeli roślina łapie tylko owady z lepkimi włosami, nie czyni to z niej automatycznie rośliny mięsożernej. Co więcej, nadal trwają badania nad niektórymi roślinami, których mięsożerna strona pozostaje przedmiotem dyskusji. Rzeczywiście, wielu roślinom udaje się złapać owady w swoich liściach, ale już produkcja enzymów i przyswajanie składników odżywczych nie zawsze są łatwe do zaobserwowania. Jest też gatunek rośliny mięsożernej, wodnej rośliny mięsożernej, żyjącej w wodzie. Ona z kolei odżywia się zooplanktonem, niekiedy larwami komarów, czy mikroskopijnym narybkiem. W Polsce wszystkie rośliny mięsożerne. Są pod ochroną ze względu na stosunkową rzadkość ich występowania. No, jedną z częściej, najczęściej występujących jest rosiczka. Akurat rosiczka ma liście pokryte włoskami gruczołowymi, wydzielającymi lepką ciecz, która wabi drobne zwierzęta, jakiegoś owada na przykład, i unieruchamia go, a następnie trawi. Drugą rośliną popularną w Polsce to. Tłustosz. Ale jeśli chodzi o tłustosza, to owady nie są jedynym źródłem pożywienia tych roślin, ponieważ tłustosze przeprowadzają normalny proces fotosyntezy. Są tak zwanymi autotrofami. Gdzie rosną rośliny mięsożerne? No Rośliny mięsożerne tak naprawdę rosną na całym świecie. Od poziomu morza do wysokości nawet 3500 metrów nad poziomem morza. I wyjątkiem są tutaj tylko strefy typowo pustynne i bieguny. W Polsce występuje aż 11 gatunków roślin owadożernych. Najciekawsze z nich to tak jak mówiłem, tłustosz alpejski, on się dokładnie nazywa, rosiczka długolistna i muchołówka. Muchołówka jest wrażliwa na dotyk. Pułapka muchołówki, czyli te takie tam szczęki nazwijmy, zamyka się pod wpływem naruszenia jej włosków, ale nie domyka się całkowicie. Dlatego złapane i strawione mogą być tylko większe owady, bo mniejsze po prostu zwyczajnie się przez te pozostawione szczeliny zamkniętej pułapki wydostaną. Muchołówka najczęściej, jak sama nazwa wskazuje, żywi się muchami, ale też na przykład ślimakami albo komarnicami. Komarnice, to wiecie jakie to są, to są często nazywane błędnie tymi dużymi komarami, to są właśnie komarnice. Z kolei tłustoż posiada takie spore, grube liście, pokryte drobnymi włoskami z taką kleistą substancją. Jest to najmniej wymagająca roślina owadożerna pod względem dostępu do wody ze wszystkich, które występują w Polsce. No i tłustoż najbardziej lubi jeść muszki, owocówki, ziemiórki, tak zwane, albo na przykład komary i również te, 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 te komarnice. Z kolei rosiczka posiada liście z takimi kleistymi włoskami, które działają niczym lep na muchy, dusząc ofiary gęstą y, taką wydzieliną. Liść oplata się wokół y, jakiejś większej zdobyczy, wytwarza coś na kształt y, y, zwierzęcego żołądka, w którym przeprowadza trawienie. Y, przy mniejszym posiłku proces ten następuje w, w sposób prawie niezauważalny. No i tutaj y, rosiczka żywi się też chętnie muchami, muszkami owocówkami, komarami i komarnicami, ale też na przykład pająkami. Ciekawą rośliną mięsożerną jest też kapturnica. Ona z kolei wytwarza piękne, duże pułapki w kształcie takich kielichów. Najefektywniejszy zabójca wśród roślin nowadożernych to właśnie kapturnica. Jej kielichy są w stanie pomieścić wiele ofiar jednocześnie i jest mrozoodporna, więc można ją spokojnie postawić w ogrodzie, czy na balkonie. Ona też łapie i zjada muchy, osy, komarnice, małe muszki, ale też mrówki. Zjada to tak trochę w przenośni, no bo wiadomo, no nie zjada w naszym, w takim znaczeniu jak my coś zjadamy na przykład, nie? Fajny jest też dzbanecznik. Było sporo dzbaneczników tutaj na tej wystawie. Dzbanecznik posiada liście z kleistymi włoskami, które działają niczym lep na muchy, tak samo. E, I. E, dzbanecznik zjada muchy, osy, mrówki, ślimaki, ale też komary i pająki. I teraz yy, mnie będąc tam oglądając te wszystkie cuda, mnie zainteresowało, czy rośliny mięsożerne są trudne w uprawie. No i okazuje się, że rośliny owadożerne, mięsożerne owadożerne, to tak naprawdę kilkaset gatunków, które mają różne wymagania. Ale większość z tych popularnych gatunków jest łatwa w uprawie i sprawdzą się jako na przykład roślina na parapet. Bez specjalistycznych zabiegów nie musimy być biologami czy, czy znawcami natury, żeby taką roślinę sobie sprawić. Najczęściej potrzebują dużo słońca, więc to no, nie może być parapet po stronie północnej i potrzebują też dużo wody. Mogą stać na podstawce z wodą, pobierając tą wodę właśnie przez takie jakby podsiąkanie. Czyli w sposób taki, jak pobierają, gdy występują w naturalnych środowiskach, na przykład na bagnach. Teraz kolejne pytanie, które chyba zainteresuje większość z Was, bo zainteresowało też mnie: czy rośliny mięsożerne są ogólnie bezpieczne, gdybyśmy mieli w domu taką roślinę? Bezpieczne dla ludzi, dla zwierząt? I tutaj okazuje się, że badania wykazały, że ludzki naskórek reaguje z pułapką taką tą roślinną dopiero po około miesiącu bezpośredniego kontaktu. No a to oznacza, że te rośliny są całkowicie bezpieczne, bo przecież nikt z nas nie będzie trzymał palca w tej roślinnej pułapce przez miesiąc. Rośliny owadożerne nie stanowią też żadnego zagrożenia dla zwierząt nie są w żaden sposób toksyczne czy w żaden sposób trujące. Kolejne pytanie, które się nasuwa, a gdzieś tam kiedyś coś takiego słyszałem: czy rośliny mięsożerne wydają nieprzyjemny zapach? Wydają, wydzielają. Okazuje się, że to jest mit. Tutaj, na tej wystawie, gdzie jest mnóstwo roślin mięsożernych, ale są też storczyki. Jest niesamowity zapach. Tu po prostu pięknie pachnie. I to, że rośliny mięsożerne wydalają, wydzielają nieprzyjemny zapach, to mit. Pewnie wziął się od, nie wiem, plotek rozprzestrzenianych przez niedoświadczonych hodowców, którzy próbowali karmić te rośliny resztkami mięsa, bo byli i tacy. No a te niestrawione. Resztki mięsa no, zwyczajnie gniło, więc śmierdziało. Ale to nie była wina rośliny, tylko jej właściciela. Rośliny owadożerne polują na owady, a nie na mięso. To nie jest to samo, żeby. to, to jak on złapie sobie muchę czy komara, a jak my włożymy tam kawałek mięsa. No to nie, zupełnie nie o to chodzi. Rośliny mięsożerne, żeby zwabić tego owada, wydają przyjemny, taki słodkawy zapach nektaru. On ma zwabić insekty, a nie odstraszyć śmierdzącym mięsem. Ciekawostką jest to, że na przykład muchołówki potrafią liczyć, bo te rośliny nie reagują na takie jakby pierwsze dotknięcie włoska w pułapce, no bo to może być na przykład kropla deszczu. A ten impuls elektryczny zamykający pułapkę pojawia się dopiero przy drugim dotknięciu, które musi wystąpić w ciągu 20 sekund od tego pierwszego. To jest jednocześnie mechanizm, który chroni prze, przed przypadkowym zamknięciem, czyli nadmiernym zużyciem energii. Po co zużywać? Po co się męczyć? Te pułapki muchołówki mają też jakby określoną żywotność. Są to zwykle 3, 4, maksymalnie 5 zamknięć. Po tym czasie obumierają. No i Łapią jakby nowym tym swoim tą chwytakiem. A na przykład, jako ciekawostka, jeszcze jest taka, że niektóre ssaki, na przykład wiewiureczniki, korzystają z pułapek dzbaneczników, jak z toalety. I ma to sens, bo w ten sposób zaopatrują roślinę w cenny azot. A z kolei ten sam dzbanecznik wytwarza taki enzym hitynazynę. Hitynazę, przepraszam, która pozwala na strawienie owadów absolutnie w całości. Proces jest dość powolny, ale taki dzbanecznik jako idealny zabójca nie zostawia najmniejszego śladu po ofierze. Jeśli chodzi o storczyki, może parę słów teraz. Bo na przykład nie wiem, ja nie wiedziałem, może wy wiecie. Ja nie wiedziałem, że w Polsce rośnie około 50 gatunków storczyków. Możemy je spotkać w lasach, na łąkach, na pastwiskach, ale na przykład również na torfowiskach. Poszczególne gatunki najczęściej są wybredne co do siedliska i występują tylko właśnie na określonych tych typach siedlisk. W naturze występują teoretycznie na terenie całego kraju, ale Najwięcej występuje ich na północy i na południu. Na przykład w Tatrzańskim Parku Narodowym rośnie e, potwierdzone jest 27 gatunków, a w Wigierskim Parku Narodowym stwierdzono ich jak na razie 18. E, storczyki storczykowate są rodziną kosmopolityczną, co oznacza, że występują w praktycznie każdym środowisku oprócz lodowców. I na wszystkich kontynentach, no oczywiście z wyjątkiem Antarktydy. Największe zróżnicowanie gatunków storczyków występuje w strefie tropikalnej, no to oczywiste jest, nie? zwłaszcza w Azji, Ameryce Południowej czy Środkowej. Ale można je znaleźć także poniżej koła podbiegunowego, na przykład w południowej Patagonii. Ciekawostką jest jeszcze to, że Dużo osób ma alergię na rośliny kwitnące. Większość roślin kwitnących może wywoływać alergię. Ale jakiś tam katar sienny czy uzawienie oczu. Ale właśnie orchidee, w przeciwieństwie do tych większości roślin kwitnących, nie powodują żadnej alergii. Nigdy. Aromat storczyków jest bardzo różnorodny często właśnie z taką jakby nutą. Miodu czy wanili, ale storczyk nie uczula. Nie ma czegoś takiego jak alergia na storczyki. No i jak, zainteresowało Was trochę to roślinne szaleństwo? Dzięki za uwagę. Cześć.